Ten film jest sponsorowany przez SteelSeries. Kupcio, w jednym z tych krzaków znajduje się myszka, a w drugim strzał z liścia. Który krzak wybierasz? Wybieram ten, bo ten postawił doktor Hobo. Powiem tak, nie ma tu myszki. Wow! Niestety, chłopcio, nie tym razem. Proszę Państwa, dzisiaj mam dla Was 6 myszek, klawiaturę, headset, mystery skiny, RP i wiele innych do wygrania. Wow! Jedne, co musicie zrobić, żeby je zdobyć, to wybrać dobrze krzak. Jeśli natomiast wybierzecie zły, mam listę kar, które Was czekają. Crane może Wam coś o tym powiedzieć. Arkoan, Twoim zadaniem jest wybranie prawy czy lewy krzak? Zawsze lewica. Dobra, Arkoanie, wybrałeś krzak po lewej stronie. Tak jest. I muszę Ci powiedzieć, że jest to nagroda. Wow, potkam. Jest to mystery skin. Ej, thank you. To może być ta kumpla, co ma urodziny dzisiaj, ok? A, może być, dobra. Bezuniu, powiedz mi, który krzak wybierasz? Ten czy ten? A muszę wybierać? No jak nie wybierzesz, to nic nie wygrasz. Ale też nie dostaniesz kary. Drugi raz lewy, lewy będzie znowu. Powiem ci tak, nagrodą w tym zestawieniu było 500 RP. Natomiast ty wszedłeś do lewego krzaka, w którym jest kara. Oddajesz nagrodę randomowemu widzowi. Myślałem, że random Bruce'owi. Także ja scrolluję myszką i powiedz mi, kiedy mam zatrzymać. Come on, Bezu! Co? Ja na łóżku leżałem przed chwilą. Stop! Proszę Państwa, użytkownik Wavrix otrzymuje 500 RP zamiast Beza. Gratulacje. Dobra, w takim razie Adi, szansa przed Tobą, wybierz krzak. Tym wybieram prawego. No proszę Państwa, jest nagroda! Nice! To ja teraz od razu zdradzę, że mamy w naszej serii konkurencji jedno takie miejsce, gdzie w obu krzakach jest nagroda. I to jest właśnie to miejsce. Natomiast z racji, że taka jest sytuacja, to mamy też takie miejsce. Są kary dwie. W której obie krzaki są kary, tak jest. Wygrałeś Aeroxa 3 Wireless. O! O, dziękuję bardzo serdecznie. Mamy to, pierwsza myszka w dzisiejszym odcinku. Adi wygrywa Aeroxa 3 Wireless. Piękna, smukła bestia. Na baterii wytrzymuje 200 godzin. A w zestawie dostajecie kabelek do szybkiego ładowania. Możecie ją połączyć z kompem za pośrednictwem Bluetootha, albo takich urządzeń, które dostajecie w zestawie. A i co ważne, myszka ma taką technologię Aqua Barrier, dzięki której jest odporna na wodę i kurz. Dalej w filmie pokażę Wam inne myszki, ale już teraz pamiętajcie, żeby kliknąć sobie w link w opisie i zobaczyć, czy jest tam jakiś sprzęt dla Was. Ciao, czy mógłbyś pokazać... Kurwa, nie masz kamerki. Chciałem, żebyś pokazał do kamerki swoją myszkę aktualną. Po prostu może zdjęcie wyślę. Zobaczmy, jak wygląda myszka Ciao. O kurde! Nie ranisz sobie tym ręki, jak grasz? Czy... Nie, ale jak przejeżdżam, to czuć, że jest dziura. W takim razie Ciao, z racji, że Twoja myszka jest w dwóch częściach, możesz dostać myszkę, która jest w jednej. Wow. Jest to Aerox 3 taki, jeżeli tylko trafisz, w którym krzaku ona się znajduje. Jeżeli chodzi o karę, w tym przypadku będzie to dla Ciebie chyba ciężkie zadanie, bo będziesz musiał do końca odcinka mówić tylko i wyłącznie tak lub nie. Zmień tą karę, zmień tą karę. Który krzak wybierasz? O nie! Bardzo chciałem ci dać tą myszkę, ale niestety w prawym krzaku jest kara. Do końca gry możesz używać tylko i wyłącznie tak i nie. Nie. Natomiast myślę, że będziesz miał jeszcze szansę, żeby zobaczyć tą myszkę. Dobra, kapitan, który krzak? Prawy czy lewy? Idę do prawego. A w prawym znajduje się kara. Nie! Według moich obliczeń to teraz powinien być prawy krzak. Mogłeś wygrać 1000 RP, nie wygrałeś, natomiast za karę musisz powiedzieć po komplemencie dla każdego z nas tutaj obecnych. Arkoan, cieszę się, że od początku tego odcinka nie powiedziałeś, że subskrybujcie kanał Arkoan, dziękuję ci. Taki średni ten komplement, ale niech będzie. Bezo, masz ładną dupę, Neti, lubię twój boomerski humor. Adi, uwielbiam twoje żarty, jesteś zajebistym człowiekiem. Chłopcio, mimo że cię bardzo mało znam, to wydajesz się w porządku osobą. Dobra, to teraz oszało jeszcze. Super streamer, super osoba, ogólnie zasługuje na wszystko co najlepsze. Czuję się jakbym życzenia urodzinowe składał. Dobra, Neti, masz naładowany telefon? Mam. To słuchaj, będziesz musiał wyjść z domu. Musisz iść do sklepu, kupić składniki na budyń, zrobić go i zjeść przed końcem odcinka. Wtedy wygrasz ten oto headset, Arctis Prime. Przyjmujesz wyzwanie? Dobra, mam 130 zł na koncie, spierdalam! Dobra, to powiem ci tak, Ciao. Jaka jest kara w tym zestawieniu? Nie powiem ci, jaka jest nagroda, bo ta kara też może być ciekawa. Do końca odcinka przekładasz myszkę do lewej ręki, a klawiaturę do prawej. Co o tym myślisz? Nie. Dobra, wybierz który krzak, prawy czy lewy. O nie! Wszedł do Brazylii! O, i wszedł do prawego. A w prawym jest? Nagroda! W tym zestawieniu nagrodą był Mystery Skin. Także niestety nie myszka, ale jeszcze będą szanse. Uwaga, Arkoan, stawiam krzaka, wybieraj, prawy czy lewy. Zostaję przy poprzednim. Gratulacje, jest to nagroda! No i chill. Ale jest to chyba najbardziej bezużyteczna nagroda w całym przedstawieniu, bo nazywa się... Gratulacje prezesa! Gratulacje, Arkoan. Jeśli chodzi o karę, to w tym zestawieniu to było wisisz mi 1000 RP, więc mogło być gorzej. Dobra, teraz mamy specjalną konkurencję. Kapitan, pamiętasz, jak w którymś z ostatnich odcinków mówiłeś, że jak Ciao wygra wszystkie 4 klawiatury, to rozwalisz mu jedną na głowie? Oczywiście, że pamiętam. Jak wygrasz 4, to jedną ci na łbie przysięgam. No to teraz, jeżeli Ciao rozwalisz sobie jakąkolwiek klawiaturę, to kapitan wygra Apex 7! Fajna konkurencja, nic nie muszę robić. Czy podejmujesz się wyzwania, Ciao? Tak. No to zapraszamy do czynu. On to zrobił, no! No to gratulacje w takim razie, kapitan, wygrywasz Apexa 7. Dziękuję, Ciao. Jak?
Co? What? Kłopie! Dobra, Bezu, chodź, mam konkurencję dla ciebie. Idę. No to Bezu, nie wybierasz Krzaka, gratulacje, wygrałeś Rivala 3. Natomiast twoja nagroda teleportuje się do Krzaka, tego samego, w którym teraz stoisz, tylko że na botlane'ie. Musisz tam się dostać w 40 sekund. Start! Runki się opatrzyły. Dawaj, Bezu, dam ci Predatora. Ty, Arkon, mu pomaga! Dobry! Biegnij, Bezu, biegnij. Jeszcze 15? No nie! Ja! Wziął go dobra, Lili! Jeszcze masz 5 sekund. Dobra, ej, ty zdążył! Dobra, udało się. Mimo sabotażu ze strony Beza. Przepraszam, Szao. Dobra, Bezu, czyli Rival 3 idzie do ciebie. Dzięki. Bezu wygrał Rivala 3. Wersja klasyczna na kablu. Mamy tutaj taki ładny podświetlany paseczek. Myszka jest bardzo przyjemna w dotyku. Jej przełączniki mechaniczne wytrzymują 60 milionów kliknięć. Jest lekka, wygodna i ma optyczny czujnik dla graczy True Move Core. Z prawdziwym śledzeniem 1:1. Także gratki, Bezu. Dobra, Kupcio, w takim razie. Przed tobą szansa, żeby dostać coś więcej niż liścia. Wybierz Krzak, prawy czy lewy? Tutaj. Dobrze, kurde, dobra, udało mu się. Gratulacje, wygrywa. Masz 2000 RP. W prawym Krzaku było, tracisz wszystkie nagrody. O kurde, ale kamuła. Byś musiał mi oddać liścia. Ha, mogłem wejść do prawego. Można zmienić? Nie. Prawy Krzak czy lewy Krzak? Konsystencja. Lewy Krzak jest to... kara. Wisisz mi 500 RP. Okej. A powiem ci, że po prawej stronie był plug Twitcha. Nie subskrybujcie kanału Arkon. Dzięki. Hodo sobie wymyślił, kurwa, głupi challenge, więc czas go wypełnić. Se, kurwa, zażyczył budyń. No to będzie miał budyń. Kto teraz? Może Szao? Tak. A nie, bo czekaj, Adi jest żywy. A, żyje. To chodź, Adi, najpierw ty. A co, Szao też jest na liście oczekujących? No to nie, jak wolicie. Dobra, to Szao przede mną, chodź. Szao w takim razie. Pamiętasz, jak mówiłem, że w jednym z zestawów będzie do wygrania tylko i wyłącznie kara? Tak. To jest właśnie ten zestaw, także Adi trochę cię udupił. Nie. Teraz myszkę będzie musiał rozwalić. A wybierz, prawy czy lewy? Dobra, jest prawym. W twoim Krzaku jest kara. Musisz następne 3 gry zagrać Teemosem. I zróbmy tak. Poproszę screena z tego. Jeżeli otrzymam go jeszcze dziś, to dostaniesz tą myszkę, o której gadaliśmy. Nie. Szao mnie trochę oszukał, bo zrobił 3 gry Teemo customowe. Ale już dobra, zaliczymy mu. Taką myszkę wygrywa Szao. Aerox 3. To jest siostra tej myszki, którą oglądaliśmy już wcześniej. Przy czym ta jest wersją na kablu dla takich osób, które nie chcą się bawić w ładowanie. Również pięknie podświetlona. Można sobie spojrzeć do środka przez te szparki. Patrzcie, jaki czad. Ona też ma sensor optyczny True Move Core. Też ma aquabarię, czyli ochronę przed wilgocią i kurzem. Jest leciutka, wygodna, super sprzęt. Adi, wygrałeś jeszcze jedną myszkę, ale teraz jest kolejna do wygrania. Wybieraj. Ja jestem zdaniem większości po prawej stronie. Prawo. Brawo. Jest to myszka. Prime Wireless. Ty, już dwie myszki. Kurde, będziesz grać na dwie ręce. No Adiemu się udało. Kolejna myszka. Prime Wireless. No i powiem wam, że to jest maszyna. Cześć dla profesjonalistów. Mam tutaj błyskawiczne przełączniki Prestige OM. Dadzą nam 100 milionów kliknięć. Mamy czujnik True Move R. Mega dokładny. Quantum 2.0 Wireless, dzięki czemu wasze połączenie bezprzewodowe z komputerem nie będzie dawało żadnych opóźnień. Możecie grać na niej 100 godzin. Bez ładowania. Myszka jest lekka, matowa. To jest akurat mój ulubieniec całego tego zbioru. Jest też trochę masywniejsza i lepiej pasuje do takiej większej dłoni. A jak pięknie klika. Także cóż, to kolejna nagroda dla Adiego. Przechodzimy do Chłopcia, prawy czy lewy? A w którym jest nagroda? Nagroda jest w lewym. Posłuchał mnie, o kurde. No i to była prawda. Wygrywasz 1000 RP. Uwaga, Arkoanie. No hej, kaderka. Jeżeli wejdziesz do drugiego Krzaka, to wygrasz Rivala 3 Wireless. Wybierz mądrze. A gdzie jest nagroda? Nagroda jest w lewym. No znowu się posłuchał, no! No przecież ty byś mnie nigdy nie okłamał. Hodo, come on. No i muszę ci powiedzieć, że kłamałem, bo Wine Quill też wybrała skina. Co ty mówisz? Ja od razu mówię, następna osoba, która mi się zapyta, okłamie ją. No to gratulacje, wygrywasz! Owo! No i Arkon wygrywa Rivala 3 Wireless. Smukła, lekka, miła w dotyku, super klika, dlatego jest bezprzewodowa. Ponad 400 godzin wytrzyma wam na baterii. Ma super dokładny sensor i szybkie połączenie bezprzewodowe. Nic, tylko grać. Który? Dobra, kupione. Budyń jest, lekko pod pachą. Dobra, Bezu, który Krzak wybierasz? A jaka jest nagroda? Muszę powiedzieć, czy nie? Mystery skin. No uciekł! Ty, nie wejdzie nigdzie, Brazylia! Niedźwiedź! Prawym jesteś, lol! Dobra, no to w takim razie muszę ci powiedzieć, że w prawym jest kara. Musisz odpowiedzieć miłymi słowami na każdy komentarz pod tym filmem. Każdy? Powiedzmy, że w dniu opublikowania, nie, że tam do końca życia, wiadomo. Także wiecie, co robić w komentarzach. Szao, prawy czy lewy? Lewy! No i muszę ci powiedzieć, że akurat w tym przypadku nagrody i kary były podobne. Musisz zasubskrybować mój nowy kanał Dr. Hobo, na którym będą od teraz tylko i wyłącznie teleturnieje niezwiązane z ligą, a tu zostaniemy tylko z ligą. Czy już to zrobiłeś, Szao? Tak. Nie wierzę mu, za długo się zastanawiał. Masz jeszcze specjalny kanał technologiczny, widzę. Chobotek! Dobrze, żeby nie było.
To mam wymieszać w mleku zimnym. Struchy za gorąco. Darmowy striptease macie. Budyń. Gotowy. Dobra, proszę państwa, jest z nami Neti. Udało mu się, zdążył na ostatnią chwilę. Masz budyń? Mam. Co smacznego? Dziękuję. Tylko, że kurde, taki problem, że to ma kurwa konsystencję spermy. To w nagrodę to jest twój headsetik, także i tak się opłacało. Prawy czy lewy? A w którym jest nagroda? Nagroda jest w lewym. Okłamał i co drugiego. Ha! Ja mówiłem prawdę, ja bym nigdy was nie okłamał. Słuchaj, kara jest prosta. 10 pompeczek. O Jezus, dobra, czekaj. Ja w sumie przy okazji też bym pompeczki zrobić. O, no to dalej, wszyscy robimy. Wybaczcie, ale ja wpierdalam budyń. Ja już zrobiłem. Ćwiczenia na miesiąc zaliczone. Ostatnia konkurencja do wygrania Prime Mini Wireless. No i ostatnia myszka Prime Mini Wireless, czyli bezprzewodowy odpowiednik tego, co wygrał również Adi. Też mamy tutaj błyskawiczny przełącznik Prestige Home. Mamy 100 milion kliknięć, wysokiej jakości sportowe śledzenie dzięki TrueMove Air, połączenie Quantum 2.0 Wireless, bez opóźnień, ponad 100 godzin na baterii oraz szybkie ładowanie kablem. Doskonałość. Jeżeli chcecie kupić sobie którąś z takich myszek, koniecznie sprawdźcie link w opisie i wybierzcie coś dla siebie. Jeżeli wybierzesz dobry krzak, dostajesz tę myszkę, a jeżeli nie, to następny raz jak się zobaczymy na żywo, stawiasz po kebabie. Spoko. Prawy czy lewy? Stawiasz po kebabie. Dobra, masz 30 sekund. Jak zdążysz umrzeć, to dostajesz tą myszkę. Zabij mnie. No ej, no w piątku. No, gratulacje, udało się. A, to w LOLu miało być. Jeżeli ci się podobał ten film, to zobacz sobie ten. To jest taki pierwowzór, tam wchodziliśmy do krzaka i wygrywaliśmy RP. I tam, Neti, wygrałeś ile RP, pamiętasz? Chyba RP, tak jest.